To są jakieś wirusy na tego Maca? I potrzebny jest w ogóle jakiś antywirus, czy nie? Cześć, z tej strony Mateusz. Dziś na warsztat biorę bardzo ważny temat, a mianowicie czy na Maca są wirusy oraz czy potrzebny jest jakiś antywirus. Generalnie od lat możemy słyszeć opinię, że na Maca nie ma w ogóle wirusów i niczym takim nie powinniśmy się przejmować. Ba, sam tak nawet mówię, dopowiadając jednocześnie, jeśli rozważnie pracujemy z takim komputerem. Ale pierwsze pytanie, które padło w tym filmie, to to, czy na Maca są wirusy. Wirusy, złośliwe oprogramowanie, jakiś ransomware pojawia się na tak naprawdę wszystkie systemy, wszystkie jakieś urządzenia, bo niestety chcąc czy nie chcąc, korzystając z internetu, to możemy się nadziać na coś, co ktoś stworzył po prostu ze złymi zamiarami. Także stwierdzenie takie, że na Maca nie ma w ogóle wirusów, jest błędne. Natomiast trzeba uczciwie powiedzieć, że jest mniej tych wirusów aniżeli na Windowsa, ponieważ jest po prostu mniejszy rynek zbytu jakby dla tych wirusów. Dlatego deweloperom, chociaż nie wiem, czy w tym wypadku można ich w ogóle tak nazywać, nie opłaca się aż tak mocno tworzyć złośliwego oprogramowania na Maca jak na Windowsa, bo po prostu mniej ludzi korzysta z tego systemu. Ale jednak zdarzają się przypadki, w których niektóre osoby tworzą właśnie takie wirusy i wypuszczają je na tą platformę. No i w tym wypadku dochodzimy właśnie do momentu, o którym mówiłem chwilę wcześniej, czyli jeśli rozważnie i bezpiecznie przeglądacie internet i nie wchodzicie na różne dziwne strony, pobierając przy tym jakieś różne dziwne pliki, to generalnie nie powinniście się martwić, chociaż z tyłu głowy zawsze mieć warto pod uwagą to, że system mógł coś przeoczyć, że zapory sieciowe na przykład na Macu mogły coś przeoczyć i my przypadkowo mogliśmy sobie też jakiś syf zainstalować i od czasu do czasu regularnie powinniśmy kontrolować stan tego Maca i skanować odpowiednio właśnie ten komputer. Natomiast uczciwie sobie trzeba powiedzieć, że nie wszystkie osoby korzystają w bezpieczny sposób ze swoich komputerów, czy inaczej mówiąc, świadomie przeglądają internet i wiedzą w 100% co pobierają. Tutaj pojawia się stanowcza odpowiedź, że dla tych osób zainstalowanie antywirusa nawet na Macu jest raczej przydatne. I generalnie na rynku antywirusów, nawet tym makowskim, jest dość duży wybór, natomiast ostatnio mi przyszło testować oprogramowanie od firmy Intigo, w skład którego wchodzi pakiet z różnymi programami zabezpieczającymi i z antywirusem oczywiście na czele. Zapewnia nam ono m.in. stałe monitorowanie systemu plików, automatycznie je skanując. No i sami oczywiście też możemy wybrać skanowanie systemu, szybkie albo dłuższe, bardziej dokładne, dzięki czemu w dowolnej chwili tak naprawdę możemy sobie przeskanować nasz komputer, jeśli na przykład mamy podejrzenie, że zainstalowaliśmy coś niebezpiecznego. I co ciekawe, program jest skonfigurowany tak, aby domyślnie nie usuwał złośliwego oprogramowania, które znajdzie, ponieważ potencjalnie szkodliwe pliki są przenoszone najpierw do kwarantanny, a następnie my zostajemy powiadomieni, że coś takiego się stało i możemy sami przyjrzeć się tym plikom i zadecydować, czy aby na pewno chcemy się ich pozbyć z naszego komputera. Co do tego, jak sobie radzi sam system z tą aplikacją, powiem wam, że nie jest źle, nie odczujecie za bardzo tego, że gdzieś on tam chodzi, chociaż oczywiście trzeba mieć w głowie to, że takie oprogramowanie antywirusowe obciąża jednak chociaż trochę nasz komputer. Ale oprócz samego skanera antywirusowego, z tym pakietem otrzymujemy też Net Barrier, czyli taką dodatkową ochronę dla naszego połączenia internetowego. Apka zapewnia pełną dwukierunkową ochronę sieciową firewall, zapobiegając nieautoryzowanemu dostępowi z innych maszyn znajdujących się w sieci, blokując przy tym złośliwe próby połączenia wychodzącego. Powiem wam generalnie, że to jest taka dodatkowa funkcja, wspomagająca tą standardowo wbudowaną ochronę sieciową, która jest właśnie na Macu. Natomiast jak już macie ten pakiet, to myślę, że warto sobie to włączyć i czasami nawet monitorować, jaka aplikacja chce się w danej chwili połączyć właśnie z internetem, bo może nam to też dać do myślenia, że niektóre aplikacje totalnie bez sensu próbują się właśnie połączyć z tą siecią. Natomiast jak widzicie, oprócz takich funkcji typowo antywirusowych, mamy też pralkę, czyli funkcję odpowiedzialną za usuwanie plików śmieciowych, jakichś tymczasowych zapisów i tak dalej. Generalnie warto co jakiś czas odpalić sobie te opcje, aby program przeszukał nasz komputer pod kątem tych zbędnych plików, bo po dłuższym używaniu może ich się trochę znaleźć. I wydaje mi się, że wynik oscylujący w granicach gdzieś kilku, kilkunastu gigabajtów nikogo potem nie powinien dziwić. Jak widzicie, u mnie głównie są jakieś pliki tymczasowe, pozostałości po działaniu niektórych programów, ale uczciwie też przyznam, że niedawno robiłem takie skanowanie, stąd wynik tutaj nie powala. No i na koniec mamy ostatnią ważną funkcję, jaką jest bariera zawartości, czyli pakiet ochrony, który zawiera narzędzie kontroli rodzicielskiej, abyśmy mogli bardziej zabezpieczyć komputer na przykład naszych dzieci surfujących w sieci. Możemy nałożyć limit czasu na wchodzenie na dane strony, ale co ciekawe, program ten ma taką dodatkową opcję, bo możemy go skonfigurować w ten sposób, aby automatycznie robił zrzuty ekranu bądź generował jakieś logi, gdy na przykład dziecko zaczyna używać niektórych aplikacji, dzięki czemu nie będziemy musieli się obawiać, z kim dziecko pisze poprzez taki czat i ewentualnie od razu interweniować, jeśli by ta
ta osoba była potencjalnie niebezpieczna. I na koniec ważna sprawa, bo firma Intigo proponuje rabat na całą tą licencję na pakiet, o którym wam teraz mówiłem, i jest on za $20, więc myślę, że warto z tego skorzystać w takiej cenie. Także podsumowując, czy antywirus jest na Maca konieczny? Nie powiedziałbym, natomiast osoby, które nie czują się pewnie w sieci i wolą mieć jakieś zabezpieczenie, powinny jednak go mieć, zwłaszcza jeżeli ktoś odwiedza różne dziwne strony i pobiera dużo plików, plików nie zawsze ze sprawdzonych źródeł. Aczkolwiek nawet doświadczony użytkownik powinien mieć tą świadomość, że zawsze coś może umknąć i zaporą systemową, i jego uwadze, i też powinien od czasu do czasu przeprowadzać jakieś regularne skanowanie, nawet właśnie z użyciem takiego oprogramowania. No i myślę też, że cena takiego antywirusa w porównaniu do zakupu w ogóle nowego komputera i danych, jeśli one są cenne, to jest naprawdę nieduża. Także myślę, że warto się nad tym zastanowić i jeśli byście chcieli skorzystać z tej promocji, o której mówiłem wcześniej, to link jest oczywiście w opisie tego filmu. I ode mnie to już dzisiaj na tyle. Gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach pod filmem. Postaram się wam odpowiedzieć, a my widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia, cześć!